Witajcie z powrotem. Jesteśmy w piwnicy. Tym razem. Ale zobaczcie, jaka wielka piwnica. Nie było mnie tu. Jak to możliwe, żebym ja tu nie był? To się okazuje, że ja... Poczekaj. Dobra. Najwyżej będzie się przegrzewała latarka. O, tam jest... wlot od tego. Ty, nie, powaga, ja mnie tu nie było. Ty, no powaga. Misiek, chcesz urządzenia takie? Rury i tak dalej, sfotografować? Dobrze, już idę. Dobra, więc musicie mnie wybaczyć. W towarzystwie się nie wybrzydza. Nie, no bez kitu, ja tu nie byłem. Strefa przyjęć. Proszę, zrób zdjęcie. Ty, bez kitu, ja tu nie byłem. A, ja wiem, wiecie co? Wiecie, o co chodzi? Ten budynek ma, no przecież przez całą długość piwnicę. Ja może byłem od tamtej strony. Więc musicie mi się baczyć, ale najwyżej ten film podzielę, tak jak mówiłem, na dwa. Góra, część pierwsza, piwnica, część druga. Zobaczcie, wszystko wypatroszone. Ale w takich budynkach to się nie ma co dziwić. Przychodzą przecież... Dobrze. Słyszycie, moja żona mówi, żeby mi świecić po oknach. Bo mnie zauważą. Nie ma rację, no. Tylko, że ja bardzo bym chciał wejść do tej hali jeszcze raz. W której byłem. Ta hala jest po prostu piękna. O, zobaczcie. O, tu jest jakieś pozakrywane, czyli tu były jakieś libacje. Coś mi się tak wydaje. Dobra, nagrywa. Tu jest dźwig. O, teraz się nie mam co bać. O, zobaczcie, widzieliśmy. Możemy iść dalej prosto. Coś mi to mówi. Wiecie co? Coś mi to przy... Tędy z Doris wychodziliśmy. Pies wyjście. Dobra. Jest okej. Okay. To jest to główne wyjście, którym żeśmy wyszli. Weszli. Dobra, mogę zgasić latarkę na razie. Dobra, wiecie co? Będę cicho teraz. Bo jak nas tu wylukają. Police Office Department. O, tu jest. Tu trzeba. Tu bardzo uważaj. Bo zobacz, tu jest. Widzisz? Tu bardzo uważaj. Co? No nie musimy tam iść. Ja chcę tu nagrać, jak chcesz, to zostań. Co? Ja się zastanawiam, gdzie było te wejście. O, zobaczcie. To, co miśki lubią najbardziej.
śliczne to jest. W ciągu minuty tam przejdę do samego końca, pokażę wam. Ale zobaczcie, że się nie wszystkie gruby odkradli. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. Klima. Tu jest budynek mieszkalny obok. Dobra, spadamy. Tu są jakieś piece. Chyba piece. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jaki zawór. Subskrybuj. Coś tu jest. Pomiar energii, instrukcje użytkownika, przelicznika, multical. Kamstrup. Chciałem wam jeszcze pokazać główną rozdzielnię elektryczną. I zaraz idziemy jeszcze do jednego fajnego miejsca. Nic tu specjalnego nie zostało, ale tu słychać wyjście. Nic nie ma żadnego. O, zobaczcie, tu zostało jakieś urządzenia elektryczne. Dobra. Jesteśmy z powrotem. Znaleźliśmy to, co chciałem wam pokazać. Tylko że my od innej strony żeśmy po prostu wchodzili tu. Nie mogłem tego znaleźć. Musiałem cały budynek obkrążyć od obydwu stron i żeby wam to zaprezentować. To nie jest ta hala absolutnie, bo ona jest gdzieś niżej, ale to wam też pokażę. Zobaczcie, tu jest jakaś też hala produkcyjna, była wielka. Ogromna. Tutaj toaleta była, tylko taka pojedyncza, malutka. A to jest chyba tu się wchodziło i tam się schodziło na dół. Tu albo tu, gdzieś zaraz trafimy. W każdym razie. Spoko, jak już jesteśmy tu, to damy radę. Mam to. To tu było. Dobra. To już wiem, gdzie to jest. Gdzie piękna tu hala. Uważaj, bo to jest bardzo ślisko. To jest tak creepy, że co chwilę słychać jakieś odgłosy, wiecie. Co chwilę coś jest nie. Dobra. Przepraszam, że ja tak sprawdzam. Nie, to potęgi klucz. Tak. Chciałam wam to pokazać. I jeszcze jedna rzecz jest. Taki fajny schron. Nie przeciwatomowy, no. Taki drzwi schronowy, no. To jest tam, trzeba wejść. Wątpię, czy tam moja żona wejdzie. Pokażę to. O, zobaczcie, jeszcze jakiś kabel elektryczny. O, dźwig. Dźwig. Palenie wzbronione, widzicie? A winda tam na górze sobie stoi. Ona jest pewnie przymocowana, żeby nie spadła. Świetnie to wygląda, ta ogromna hala. Po prostu, to jest po prostu piękne. I tam drugie coś było, tam chyba jeszcze coś dalej jest na wprost. Tak mi się wydaje. Tu części mechaniczne produkowali. A tu jest, zobaczcie. Pozostałości po tablicy bezpiecznikowej. Oczywiście wszystko rozkradzione. No po co ma stać? Tak? Lepiej zniszczyć. Tylko, że coś mi się wydaje, że to jak się na co sprzeda, to też kosztuje to parę groszy. I potem wejdę tam i wychodzimy stąd. Nakręcę kod zewnątrz. Chcę być, wiecie co, chcę być bardzo, bardzo cicho. Ale tu
Nie byłem. Zobaczcie jak. O, tu nie byłem. Zobaczcie. Tak jak na górze to było pomieszczenie biurowe. Nie tego magazynu całego. Tu już jest rozwalone wszystko. To jest rozkradzione. Nie no, powiedzmy, że ja nie będę tego po raz 50 komentował. A tam na dole jest. Czekajcie, bo może da się tędy wyjść do tego, co ja bardzo chciałem jeszcze zwiedzić. Bo to chyba jest tu. Jest tu. Dobra. Jesteśmy. To jest tu. Tylko, że nie wiem, wiecie co, czy tu wyjdziemy. A może wyjdziemy? Doris się z tym siłował. Z koleżanką, którym poprzednim razem była. Magazyn SOS. Te drzwi są zarąbiste. Mi się te drzwi strasznie podobały. Podświetlę ci. Chciałem to wszystko pokazać też swojej żonie, że tak powiem. O, zobaczcie, tu są bezpieczniki rozebrane już zresztą. To są te główne bezpieczniki budynkowe. Te budynkowe całe. A to jest anomalia normalnie, jakich mało gdziekolwiek na świecie. Prezentuję wam najnowszy standard z 2020 roku, jeżeli chodzi o wyjście awaryjne. Proszę bardzo. Zapytam was, Chrystus. Idziemy tu. Tu dalej nic nie ma. Tu jest jeszcze. To jeszcze nic jest. Poczekajcie, sprawdzam. Nagrywa się dobrze. Zobaczcie, tu jest. Wow! Niby takie nic, a zobacz. Fajne, co? Tu jest drugie. O, tu to trochę mniejsze. Ciekawe, kto się na tym obłowił. No, ale to jest jakiś pomieszczenie. Chodź. Już cię prowadzę. Już cię, kochanie, prowadzę. Nie tu. Tu. Tędy. Jest! To chciałem wam pokazać. Poczekasz tu. Żeby nie było. Ja mam lęk przed pająkami. Co to jest? Możecie powiedzieć, to jakiś ślimak jest? Co to jest? Nie wiem. A tutaj zobaczcie wyjście. Widzicie? Odwracamy się. Robię zdjęcie. I wychodzimy stąd. Idę już. Na zewnątrz już. Zobaczcie, tu obok jest budowa. Tu obok jest budowa. To są jeszcze. O, a ja wam ten budynek chciałem od tej strony jeszcze pokazać. Rami rent. Absolutnie to nie reklama, nikt mi za to nie płaci. Szyba otwarta, wejście. Normalny ten budynek z jednej strony wygląda tak. Tak jak wam mówiłem, są trzy.
ten środkowy i ten. Jakby chcieć to wszystko zwiedzić, to tu pół roku czasu. A tu jeszcze jest rozdzielnia, a ja tej rozdzielni nie wiedziałem. To jeszcze zobaczymy rozdzielnię. O, bo tu są jakieś kabelki, ja, ocalałe. A, coś jeszcze tu zostało dobre. Nie wiem. To są kondensatory Czech Republic. Zeć, Silco, Ramberg, Czech Republic. 3 razy 132 mikrofarady. Tak, to jest kondensator. O, to jest fajne, że ona mi pokazuje, żeby wam pokazać. Nie wiem, czy tu byliśmy, czy nie byliśmy. Ale to wam pokażę przy okazji. Nie będę już tam do środka wchodził, wybaczcie mi. Ale już mi się nie chce tu wchodzić. Chcę wam tylko od strony okna pokazać. Nie, nie byliśmy tu. Nie ma bata. To wam pokażę. Nie byliśmy tu. Wow, czyli nie wszędzie żeśmy byli. Tej dziury. To też była jakaś hala produkcyjna. Dobrze. Ale już chyba stąd idziemy, bo nie będę tam szedł, bo to bez sensu. Film będzie trwał 3 godziny. W razie czego, jak wam się spodoba, będzie wystarczająca liczba lajków i polubień. Może dokręcę coś stąd. Złom. Pomieszczenie na złom. A czyli to było, wiecie co, skoro to jest zakryte, to tu były jakieś maszyny. Coś mi się tak wydaje. Bo zobaczcie, jeszcze nawet wystają dziurki w podłodze są. Czyli coś, tu jakieś maszyny były. O, macie rozwaloną całą rozdzielnicę drugą. Widzicie, co można odkryć, jak się wychodzi z obiektu? O. Teraz będzie. Jeszcze przepraszam was, wrócę, zrobię jedno zdjęcie. Bo źle nastawiłem aparat. No ale to jest akurat. Czyli Bogiem a prawdą to nie zwiedziliśmy wszystkiego. Bo tam na górze pewnie jest też taka sama hala. Ale dobra, już darujemy sobie dzisiaj. Bo już i tak jesteśmy ze 40 minut tutaj. 40! Z godziny, a nie ze 40. Kalendarz zobaczymy tylko z którego roku. Styczeń. Jeszcze 16. Czyli to jeszcze niedawno działało. No ale zobaczcie, co się od 2017 roku stało. Roznieśli to w pył. A minęły ile? 3 lata? Jestem tu w 2020. Dobra, ewakuujemy się stąd. Fajna ta hala. Bo tam na górze pewnie też były hale i można było normalnie do nich dojść. Świetne to jest. Po prostu obiekt jest zamurowali. Myśleli, że nigdzie nie da się wejść, a tu wszędzie są powybijane okna, szyby. Co tu widzisz? O. Nie, no wiecie co? Tak, nie skończę tego filmu nigdy chyba.
Jestem zbroniony. A tam jestem zbroniony. Zobaczymy, co tu tylko jest tak na wierzchu. Nie, tu chyba żeśmy byli, to jest piwnica. Wiecie co? Tu już byliśmy. Ta, bo też od tej strony wyszli. Byliśmy tu. Dobra, tu byliśmy. Także widzicie, od każdej strony na oścież otwarte. To by było na tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie, wytrwanie do końca. Zapraszam do subskrypcji, zostawienia lajków, jak się podobało, i do kolejnego razu. Cześć.